dobrze, rozmawiały, przychodziły, jak tam trzeba było coś kupić, to u nas czy u ludzi innych kupywały i tak sobie żyły. Byłam na jednym weselu żydowskim, to, a wołały mnie, mówi, chodź zobaczysz, jak mówi, u nas wesele wygląda. No ja te, co u nas były, to żyły dobrze z moimi ojcami. No i porozmawiały się, żeby ich skryły gdzieś, tych Żydów. No i przede wszystkim to matka tam zarządziła, że skryć ich, schować ich gdzieś. Umówiły się, że będą kopać kryjówkę. I tę kryjówkę gdzie? W komorze w naszej. Pod komorą, pod podłogą, całą kryjówkę. Miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, przeszło 2 lata, trzeba było jeść dać. Gotowały sobie jeść same, bo to przychodziły, jak w tej kryjówce siedziały, to z tej kryjówki wychodziły sobie do naszej kuchni. Trochę kartofli, trochę wody i trochę i takie kluski zrobiła. Ugotowała, podzieliła te swoje rodziny, bo ich było 7. Najmłodsze miało 4 lata. Najmłodsze. To taki był Żydziok, Mosio się nazywał. Także później się ten Żyd dowiedział, że u nas by się mógł schować. I przyszedł i zaczął prosić, że może byśmy go schowali. Dziewy się moje ojcowie zgodziły. O, było ich 7, to niech jeszcze będzie i ta Żydówka mała, miała musi z 8 lat, czy z 9. Nie, niech ona z ojcem niech się schowa u nas. Zaszczekał nasz pies, wyszliśmy, na co ten pies szczekał, a patrzymy się, a to przyszło 2 Żydów, Jankiel i rolnik, przyszło i chcą się schować u nas. No, myśmy sobie pomyśleli tak, jak jest ich trochę, 7, 8, 9, to i te 2 się zmieszczą jeszcze. I te 2 przeżyły, razem z tymi wszystkimi, przeżyły. Nie, nikt nie chorował, nikt. Tak Pan Bóg jakoś dał, że nikt nie zachorował, tylko zjadł, co się dało, co się ugotowało, co się zładowało. A to nie mówię, że szczęście tylko było u Boga, bo kryjówka była, a jak był, tak tę deskę wziął, o, i tam był, zobaczył, ile ich tam jest. To tylko szczęście miały u Boga, że ich nikt nie zdybał pod tą deską.